napisałem ją w bardzo ciężkim momencie mojego życia. Jest to opowieść o mroku ludzkiej duszy i o tym, że granica pomiędzy dobrem a złem często jest bardzo cienka i tak naprawdę w niektórych sytuacjach łatwo ją przekroczyć. Właśnie zaskoczy tym, że będzie co prawda klasyczny kryminał, tak jak w pozostałych częściach sagi, ale także pojawi się wiele wątków sensacyjnych, także będzie się działo. Zaskoczyłam samą siebie objętością książki. Wyszło prawie 840 stron, także lektura idealna na wakacyjny wyjazd albo na długie wieczory. Premiera książki to dla mnie szczególny czas, kiedy wreszcie mogę się podzielić z czytelnikami moją historią, bo praca pisarza to jest często taka żmudna, samotnicza robota, więc wreszcie po tych kilkunastu miesiącach mogę tą historię pokazać i jest to zwieńczenie całej tej pracy dla mnie. Zapraszam serdecznie na spotkanie ze mną w sobotę o godzinie 12:00. Poprowadzi Małgosia Haber. Do zobaczenia.